Na pizzę można położyć wszystko, ale czy to konieczne? Witamy w WatchMojo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 najdziwniejszych rzeczy, które ludzie kładą na pizzę. Omówimy niektóre z najniezwyklejszych dodatków do pizzy z całego świata. Nie mówimy, że są złe same w sobie, bo wiele z nich jest popularnych w swoich krajach pochodzenia, ale dla tych, którzy tam nie mieszkają, nadal jest to dziwne. Numer 10. Krewetki, bataty, brzegi ciasteczkowe, sos borówkowy. Korea Południowa. Południowo-koreańska sieć pizzerii Mr. Pizza jest wyjątkowa pod wieloma względami. Po pierwsze, są nastawieni głównie na kobiety, podczas gdy pizza jest często postrzegana na zachodzie jako jedzenie dla facetów. Po drugie, oferują szereg dodatków, które przyciągają obcokrajowców. Chyba najbardziej wyróżnia się Grand Prix Cookie Crust. Chociaż polewy, krewetki i bataty są wystarczająco inne, to tym, co naprawdę wyróżnia Grand Prix, są jej słodkie brzegi zawierające pestki słonecznika i dyni oraz rodzynki, a do tego sos borówkowy. Numer 9. Majonez, kukurydza i ziemniaki. Japonia. Kraj wschodzącego słońca znany jest z eklektycznej kuchni, a ich pizza nie jest wyjątkiem. Jedna z najpopularniejszych nazywa się majoyaga. Oprócz sosu pomidorowego i sera, majoyaga jest pokryta majonezem, kukurydzą i ziemniakami. Często z dodatkiem mięsa, na przykład kurczakiem czy bekonem. Chociaż włożenie czegoś z majonezem do piekarnika to dla niektórych bluźnierstwo, Japończycy widocznie uważają to za pyszne. A my kłamalibyśmy, gdybyśmy powiedzieli, że nie jesteśmy ciekawi spróbowania tej pizzy. Numer 8. Pizza ze złotymi liśćmi za $2000, USA. This is a $2000 pizza, the most famous in the world. Amerykanie, zwłaszcza Nowojorczycy, słyną z zamiłowania do pizzy i eksperymentowania z różnymi, niecodziennymi smakami. Jednak najdziwniejsza pizza, jaka wyszła z wielkiego jabłka, jest robiona w Industry Chicken, która oferuje pizzę za $2000. Ciasto zrobione jest z dodatkiem czarnego tuszu z kałamarnicy. Ser to angielski Stilton, a na górze mamy foie gras, trufle, kawior i jadalne liście 24-karatowego złota. The people get shocked because they never see in one dish all these special ingredients. That is very expensive. No cóż, jadalny złoty liść nie ma nie wiadomo jak dobrego smaku i wartości odżywczej, więc tak naprawdę to po prostu wpychanie sobie pieniędzy do ust. Pizza will never be the same. Numer 7. Zielony groszek. Brazylia. Brazylijczykom nie brakuje entuzjazmu i nie powstrzymują się przed pizzą. Chociaż istnieje wiele różnic kulturowych, jeśli chodzi o ich ciasta, na przykład rzadsze stosowanie sosu pomidorowego, jedną z najniezwyklejszych cech ich pizzy jest to, że często zawiera zielony groszek. Warzywa są popularnym dodatkiem do pizzy, a w Brazylii groszek jest jednym z najpopularniejszych, więc nie dziwi fakt, że w końcu wylądował na pizzy. Większość innych krajów nie przyjęła jeszcze tego pomysłu, ale Brazylijczycy i odważniejsi smakosze wydają się cieszyć tym połączeniem. Give it like a 5 out of 10. I'd go 6. Numer 6. Tuńczyk z puszki. Niemcy. Owoce morza to kolejne dodatki, które zdążyły znaleźć zwolenników, choć akurat na ten dodatek nawet koneserzy kuchni morskiej kręcą nosem. Tuńczyk z puszki jest ogólnie postrzegany jako tani artykuł kupowany w sklepie spożywczym, więc kładzenie go na pizzy wydaje się dziwnym wyborem. To szczególnie zauważalne w Niemczech, które są krajem znanym raczej z kiełbas, a nie owoców morza, ale to właśnie takie produkty są kładzione na pizzę w Niemczech częściej niż myślicie. Numer 5. Moskwa. Rosja. Chociaż jesteśmy przy temacie owoców morza, Rosja przenosi swoją pizzę na jeszcze wyższe wyżyny lub głębsze głębiny niż pozostałe wpisy. Nazwana na cześć stolicy Rosji, Moskwy, Moskwa zawiera nie jeden gatunek ryb, a 4. Znajdziemy na niej sardynki, makrele, łososia i tuńczyka. Oprócz tego mamy cebulę, a czasami ikrę. Dodatkowo Moskwa, w przeciwieństwie do większości pizz, tradycyjnie jest podawana na zimno. To wydaje się być smakiem nabytym, ale nie chcielibyśmy poczuć oddechu tego, kto zje chociaż kawałek tej potrawy. Numer 4. Mięso krokodyla i kangura. Australia. W głębi lądu występuje duża liczba zwierząt żyjących wyłącznie na tym kontynencie, w tym kangury. Chociaż osobom postronnym może wydawać się dziwne, że Australijczycy jedzą torbacze, tak naprawdę to dosyć powszechne. Jest wiele przepisów dotyczących rodzaju zwierząt, jakie można przywieźć do Australii, więc rozsądnym by było, by Australijczycy korzystali z dostępnej żywności i tyczy się to również dodatków do pizzy. Mięso kangura, krokodyla, a nawet emu to ulubione rodzaje, które są egzotyczne dla każdego, kto nie mieszka w Australii, ale egzotyka dla jednego to dla drugiego banał.
Numer 3. Banany, curry i orzeszki ziemne. Szwecja. Over in Sweden, banana pizza has become a thing. Bananas on pizzas. A mówią, że ananas jest dziwny. Może i nadal jest, ale to jest chyba jeszcze dziwniejsze. Szwedzi mogą być znani z owoców morza, ale ich najczęściej omawiany dodatek na pizzę jest daleki od ich rodzimej kuchni. Szwedzi mają zwyczaj nakładać na pizzę banany pokryte sproszkowanym curry, któremu czasem towarzyszą orzeszki ziemne. Jest to szczególnie popularne zimą. Podobno. Bo przecież nie ma bardziej zimowego jedzenia niż banany? Chociaż curry może pomóc utrzymać ciepło lub przynajmniej rozgrzać usta, więc powiedzmy, że ma to jakiś sens. Bananas on pizza. It's a new thing. That shouldn't be a thing. Numer 2. Renifer, kurki i cebula. Finlandia. Pozostając przy skandynawskich pizzach, fińska sieć Kotipizza oferuje bardziej regionalną pizzę. Z niezwykłą historią. Mimo rodzimych smaków, pizza ta nosi przydomek Pizza Berlusconi od nazwiska włoskiego premiera Silvio Berlusconiego. Berlusconi wyraził niechęć do fińskiego jedzenia podczas wizyty w 2005 roku, żartując, że jedli tylko marynowane renifery. Kotipizza wykorzystali żart, nazywając pizzę imieniem zagranicznego polityka, w którego skład wchodzi mięso renifera, kurki oraz czerwona cebula. Trollowanie polityków zawsze bawi, ale komu udało się to zrobić za pomocą pizzy? Zanim przedstawimy ten najdziwniejszy dodatek, jaki ludzie kładą na pizzę, oto kilka wyróżnień. Regardless, we chose to celebrate Canada Day by making the ultimate Canadian pizza with the most ultimate Canadian ingredient. Filled with luscious cream cheese and honey mustard coated chicken. Loaded into golden cones packed with fun, delight and deliciousness. From the cone crust all the way to your favorite top pizza. It's nice. You should really enjoy it. You can have it for breakfast, I reckon. Yeah, full of Vegemite. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Haggis. Wielka Brytania. Tradycyjne danie szkockie haggis to mieszanka owczych organów, a także owsianki i przypraw, zwykle przyrządzana w owczym żołądku. Chociaż haggis to z pewnością smak nabyty, zyskał popularność poza krajem pochodzenia. Mimo tego to w Wielkiej Brytanii haggis trafił na pizzę. Taki dodatek ląduje na szkockich pizzach, a także był przez pewien czas w ofercie brytyjskiego Papa John's ku pamięci szkockiego poety Roberta Burnsa, który napisał słynny wiersz o haggis. Chociaż wiele osób z pewnością czuje się dziwnie, gdy widzi to na pizzy, reszta naszej listy dowiodła, że dziwne dodatki na pizzy to zjawisko znane na całym świecie i wszystko to kwestia perspektywy. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.